który potrafi dostosować swój zespół do wymagań rywala. Jak przygotowywał Granadę do tego meczu Diego Martinez? Z pewnością między innymi z myślą o Leo Messim, ale Argentyńczyk to spotkanie rozpocznie jednak wśród rezerwowych, jednak ponieważ w zasadzie wszystkie hiszpańskie media przed tym meczem były zgodne, że wreszcie zobaczymy od pierwszej minuty tę trójkę. Griezmann, Suarez, Leo Messi. Na konferencji prasowej sam Ernesto Valverde mówił o tym, że Messi zagra na pewno, ale przecież nie podkreślił, że zagra od pierwszej minuty, więc spodziewajmy się Argentyńczyka w kolejnych częściach tego spotkania. Dziś od pierwszej minuty swoją szansę dostanie z tą dwójką Luis Suarez, Antoine Griezmann, Carles Perez, ale do tego wszystkiego przejdziemy za moment. Na razie hymn kibiców Granady. Herman Sanchez numer 6, Carlos Neva 15, Montoro 19, Aziz 12, Yangel Herrera 21, Darwin Machis 23, Roberto Soldado 9 i Antonio Puertas 10. I skład Barcelony w bramce numer 1, Marc-André Ter Stegen, 2 Nelson Semedo, 3 Gerard Piqué, 15 Clément Longley, 24 Junior Firpo, 20 Sergi Roberto, 21 Frenkie de Jong, 4 Ivan Rakitic, 17 Antoine Griezmann, 9 Luis Suarez, 27 Carles Perez, Firpo za kontuzjowanego Albe, Sergi Roberto za Artura, zmęczonego prawdopodobnie po BVB, Ivan Rakitic za Busquetsa i Carles Perez za Ansu Fatiego, który dzisiaj wywołał na Nuevo Los Carmen spore poruszenie wśród kibiców. Otrzymuje taki pierwszy poważny egzamin w swojej karierze pod nieobecność Kiniego, jako że jego konkurent Ismail Kuybaşı, ściągnięty z Fenerbahçe, nie mówi po hiszpańsku. O, teraz błąd Barcelony, jest pierwsza akcja ofensywna, zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo groźnie, gol! 1-0 dla Granady, co za wejście Beniaminka w ten mecz, Aziz 1-0 w drugiej minucie. Powiedzielibyśmy, Adam, że jest to coś nieprawdopodobnego, gdyby nie fakt, że pamiętamy przecież mecz z Osasuną. Wtedy przecież zespół z Pampeluny we w miarę podobnych okolicznościach, troszkę później, w 8 minucie objął prowadzenie za sprawą Roberto Torresa. Tutaj już na listę strzelców wpisuje się Ramon Aziz, piłkarz, który po raz pierwszy w tym sezonie Primera División wychodzi od pierwszej minuty, a który zdobywa już drugą bramkę, drugą w starciu z zespołem z Barcelony. Wcześniej strzelił ze Spaniolem. Konsternacja Leo Messiego. Co się tutaj dzieje? Niebywałe, jak tutaj zepsuł akcję w defensywie swojej drużyny, to chyba Junior Firpo. Najpierw ta piłka chyba nie dotknięta przez nikogo i potem fatalny kick z lewego obrońcy Barcelony. Stąd poszła akcja, prostopadłe podanie i popatrzmy, jak to się zakończyło. Podbita ta piłka o nogi Gerarda Piqué po zagraniu Antonio Puertasa. Szczęśliwie na tyle, że dobiegł do niej jeszcze Aziz. No prawdopodobnie, a być może, gdyby nie ta piłka podbita przez Gerarda Piqué, to wszystko nie skończyłoby się bramką, natomiast mamy 1-0. Tutaj pokazuje nam realizator walkę w powietrzu o tę piłkę, która potem została tak zepsuta przez Juniora Firpo, ale nie wydaje mi się, by miało to wpływ na decyzję arbitra i by ta bramka została odwołana. W każdym razie pokazał się w tej akcji także Roberto Soldado, ten zawodnik, który miał odpowiadać. Raz jeszcze tutaj skrócił kąt Marc-André Ter Stegen. Piłka po lewej stopie Gerarda Piqué z najbliższej odległości. Aziz pakuje futbolówkę do bramki. Jak to ujął Jorge Valdano przed tym spotkaniem, Barcelona ciągle potyka się. Tak, teraz dobry przerzut. Czy uda się opanować piłkę bez najmniejszych problemów? Zobaczmy, akcja 1-1, zejście do środka, okazja do strzału! Ter Stegen rzucił się do piłki. Gdzieś tam przeszła obok jego rąk po tym uderzeniu Puertasa. Wielki komfort ma dzisiaj naprawdę Granada na połowie Barcelony. 2 gole Antonio Puertasa już w tym sezonie z Villarrealem w tym szalonym meczu zremisowanym 4-4 także
ze Spaniolem, a wcześniej świetnym krosem popisał się właśnie wspomniany przed momentem Montoro. 16 rok. A my raz jeszcze oglądamy sobie to, co na razie najważniejsze w tym spotkaniu. No właśnie, tu jest jeszcze to problematyczne starcie Antonio Puertasa z Clementem Longletem i świetne rozegranie Roberto Soldado. Ostatnio słuchałem właśnie wywiadu z Soldado i on tak przekonywał. Wyjeżdżałem z Hiszpanii jako dziewiątka, facet od wykańczania, ale przekonacie się, że jak wrócę już do tej ligi, także po tym pobycie w Fenerbahce, to będę dawał drużynie nieco więcej niż same trafienia. Tak, powiedziałeś, jedyny, już nie jedyny zawodnik z kadry drużyny Roberto Soldado. Do strzału nad bramką Ter Stegena. Miałem wrażenie, że Darwin Machis oczekiwał, że Neva jeszcze oskrzydli tę akcję. Że da opcję do rozegrania tak, by lewy obrońca zdołał jeszcze dośrodkować. A tutaj Montoro był tym graczem, który założył siatkę Perezowi. Pamiętam tego zawodnika za Spalmas. Jakby pod kontrolą. To wszystko na chłodno, na zimno. Zawodnicy trenera Diego Martinez. No i proszę, ruszają z kolejną akcją ofensywną. Może trzeba było ciut wcześniej podawać. Jeszcze uderzenie. Zdążył włożyć stopę w tym kluczowym momencie. Clement Longlet to właśnie za sprawą Francuza. Granada nie mogła w lepszy dla siebie sposób zakończyć tej akcji, a uderzał nowicjusz, czyli właśnie Neva. No a rozprowadzał tym prostopadłym podaniem oczywiście Roberto. A znając Gerarda Piqué, powiedział przed momentem arbitrowi: wszyscy jesteście tacy sami. To jest takie zdanie, które często się powtarza. Carles Perez, dośrodkowanie w pole karne, Piqué, Piqué, piłkę ratuje, Piqué, strzał Suarez, ale zatrzymują to uderzenie gracze Granady. A dlaczego tak późno, pewnie chciałby zapytać teraz Ernesto Valverde, 50. minuta tej pierwszej połowy. Zawstydzająca pierwsza połowa drużyny Blaugrany, widzieliśmy, aż musiał zdjąć marynarkę idąc do tunelu Ernesto Valverde. W zasadzie nic dobrego nie można powiedzieć o grze jego drużyny. No to jest najgroźniejsza akcja w 50. minucie, która zrodziła się tak naprawdę z wielkiego chaosu. Naprawdę takie karkołomne próby wdarcia się na połowę rywali. Aziz, dobre przyjęcie piłki, jeszcze odegrał do lewej strony. Popatrzmy, jak to będzie sfinalizowane. Machis, Neva, centra w pole karne, Ter Stegen, błotny Niemca. Złapał piłkę na linii bramkowej. Ojej, gdyby w takiej sytuacji bramkarz Barcelony popełnił błąd... Uli Hennes byłby szczęśliwy, najszczęśliwszy na świecie. Uwaga, nie, ta piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Uli Hennes to jedno, Lothar Matthäus stwierdził nawet, że jedna z najważniejszych osób Bayernu za to, co powiedziała o bramkarzu Barcelony, powinna go przeprosić. To jest w ogóle taki jeden z największych tematów, jeśli chodzi o niemieckie media, właśnie ta rywalizacja pomiędzy Ter Stegenem a drugim z bramkarzy. Tak, no. Kto nie spodziewał się, że Uli Hennes nie odezwie się w tej sprawie, to był w dużym błędzie, bo Uli Hennes zawsze ma coś do powiedzenia, kiedy wbija się w... Zatrzymany, bez przewinienia. Ruszają gracze Granady, ale tutaj jest ich troszkę mało, dlatego decydują się na takie nawet niekonwencjonalne zagrania, jak strzał z grubo ponad 30 metrów. Vadillo. Środkowanie, Vadillo, niebezpieczna ta piłka, zamieszanie Ter Stegen, ależ miał teraz interwencję. Oj, zaiskrzyło tam. A jeśli bramkarz Barcelony aż tak się zagrzał, to znaczy, że musiało tam do czegoś dojść. Zwykle to ustoja spokoju. No tak, czy tu nie doszło do zagrania ręką Arturo Vidala? Jeszcze wcześniej oczywiście. Potem w tej dalszej fazie podbił piłkę Ter Stegen, a tutaj przyglądamy się, czy faktycznie jest ręka Arturo Vidala. Szeroko rozstawił te ręce Arturo Vidal. Chciał zablokować przeciwnika, ale piłka, ręka do piłki. I wydaje mi się, że tu może być 11 dla drużyny Granady. Też tak czuję. Ta piłka leciała z dość daleka. Powiedzmy tak, Arturo Vidal mógł się spodziewać, że piłkę zagra zawodnik Granady, ale poszerzył obrys ciała jednak dość zdecydowanie, tak delikatnie rzecz ujmując. Piłka leciała w kierunku bramki. No, ja obstawiam, że będzie rzut karny dla Granady. Ja też. Ależ to by była historia, gdyby teraz mieli 11. Tak jest! Zawodnicy Beniaminka, ale szansa w 65 minucie, czy tam też za chwilę 66, by
by strzelić gola 2-0. Vidal miał wejść na boisko, by poprawić policjonalność zespołu, a nie po to, by prokurować rzut karny. No to teraz zobaczymy, czy Granada ma lepszych wykonawców jedenastek niż Marco Reus. No właśnie. No i też instrukcja, żeby Ter Stegen trzymał jedną nogę przy linii bramkowej, bo jak w Dortmundzie było, to wszyscy widzieliśmy. No i jak było nawet dzisiaj w meczu Bayernu z FC Köln, kiedy do jedenastki podchodził zawodnik wypożyczony z Barcelony, Filipe Coutinho. Ale tamten karny został powtórzony. Tak, tak jest. Ale oba karne wykorzystane przez Coutinho, który rozegrał świetne spotkanie. Teraz z kolei Alvaro Vadillo, a więc rezerwowy Granady, przed szansą na wpisanie się na listę strzelców. Vadillo czy Ter Stegen? Vadillo, pewny strzał! 2-0 dla gospodarzy. No ten mecz pisze naprawdę nieprawdopodobną historię. Coś niesamowitego. Pierwsze trafienie Alvaro Vadillo, zmylony zupełnie golkiper Barcelony w tej sytuacji, ale pytanie, czy Barca będzie w stanie jeszcze jakkolwiek się obudzić i odpowiedzieć w tym meczu. Na ten moment Granada 10 punktów, Barcelona zostaje przy 6, przy 7, przepraszam. A mecz z Atletikiem to geniusz Aduriza, którego nie przypilnował Semedo. Spotkanie z Osasuną, katastrofa, jeśli chodzi w zasadzie o cały zespół. Reakcja przyszła w drugiej połowie. Ansu Fati, a także Artur. To jest zupełnie inny mecz. To jest po prostu absolutnie najgorsze spotkanie Barcelony w tym sezonie, a może nawet od lat. Mówiłem o tym na początku tego meczu, że jeśli jest jakaś granica przyzwoitości, to Barcelona powinna dzisiaj ten mecz wygrać. Nie ma takiej granicy dla Barcelony w meczach wyjazdowych tego sezonu. Niebywałe. Jak tak dalej pójdzie, jeżeli coś się nie zmieni w grze Barcelony, to naprawdę może zakończyć się jakąś poważną zmianą w tym klubie. Odpowiednich żadnych rezultatów ustawił piłkę Ansu Fati, ale pewnie ustawił ją dla Leo Messiego. No i proszę, jak zagrali Messi, Ansu Fati, Fati! Broni Rui Silva. No to musieli chyba sobie ustalić obaj panowie. A przed tym spotkaniem albo wymyślił to Ernesto Valverde, albo sami kreatywni zawodnicy. Albo mają takie wysokie pokłady improwizacji faktycznie, ale wyglądało to na zaplanowane. Swoją drogą, w podobnych okolicznościach Bayern ostatnio strzelił gola z Trzwenną Zvezdą, widzę, mistrzów. Tak, Thiago do Millera. Longle zdecydował się na strzał z dystansu. O takich prób Clementa Longleta nie widzieliśmy zbyt wielu. Ani w barwach Barcelony, ani w Sewilli. No i raz jeszcze zagranie ręką Arturo Vidala. Podejmuje ryzyko przede wszystkim w takiej sytuacji Arturo Vidal. Nawet jeśli miałby się tłumaczyć tym, że chciał w taki sposób przestawić rywala. Tak, ma świadomość tego, że wystawiając rękę może dostać w nią piłkę. Semedo, szeroko, Fati. Ansu Fati, dobre to podanie Messi! No to była taka akcja dobrej, starej, dobrze nam znanej Barcelony. Przepuścił piłkę Luis Suarez i uderzył Argentyńczyk. Strzał niesygnalizowany, nie spodziewał się chyba tego Rui Silva, który instynktownie tutaj interweniował. Ale gdyby tam nie było Leo Messiego, sądzę, że Luis Suarez sam jeszcze popędziłby z piłką. 20 metrów do bramki to jest bardzo dobry dystans, by zaskoczyć Ter Stegena. Vadillo, najprawdopodobniej to on będzie starał się zdobyć drugą bramkę w tym meczu. Jest uderzenie! Jak niewiele brakowało, tak to przynajmniej wyglądało z tej perspektywy. Nawet nie dgnął Ter Stegen, nie zdążyłby do tej piłki. No właśnie, to jest ta technika Alvaro. Dośrodkowanie Argentyńczyka, Herman i koniec tego meczu. Ogromna radość na nowo
los Carmenes, w pełni zasłużone zwycięstwo nad słabą Barceloną, ale też podkreślmy, jak fantastycznie zagrali w tym meczu gospodarzy, jak doskonale realizowali plan taktyczny Diego Martineza i jego asystentów. Taktyka, policjonalność, to dzisiaj wszystko było na korzyść drużyny Beniaminka. Otóż to, długo Diego Martinez, Antonio Puertas jednak piłkarzem meczu, a nie Ramon Aziz, to nas zaskakuje. Długo Diego Martinez pracował na swoje nazwisko, na swoją markę w niższych ligach hiszpańskich, aż teraz wreszcie zaprezentował się światu i dostał taki mecz, wizytówkę. Od teraz Diego Martinez może mówić: pokonałem Barcelonę, wiem jak to zrobić i możecie mnie faktycznie traktować jako jednego z najlepiej rokujących hiszpańskich szkoleniowców, bez żadnych wątpliwości. Widzieliśmy te gesty kibiców, jest siła, jest moc, ona rosła od drugiej minuty, kiedy Aziz wpisał się na listę strzelców, a w 66 minuty dobił Barcelonę Vadillo bramką z rzutu karnego, a więc Barcelona 7 punktów, Granada 10 oczek, ależ to będzie sezon. Tak to wygląda, nic tylko zacierać ręce, zaprosić Państwa na kolejne jutrzejsze mecze La Liga. Być wobec siebie autokrytycznym, tak to podsumował Luis Suarez. Spokojny, bo i mocno świadomy tej słabości wyjazdowej Luis Suarez. Będziemy się z Państwem żegnać, a dobranoc mówią Tomasz Siąkała i Adam Martiński. Dziękujemy serdecznie. Estoy haciendo tiempo para que venga por aquí Álvaro Vadillo.